projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy miejskiej Chojnice. Projekt uchwały zawarty jest na stronie 44 naszego biuletynu. Czy pan burmistrz chciałby na ten temat coś powiedzieć? 24. Wysoka Rado, ja chciałbym, bo to jest moment szczególny i dla pani Krystyny Perszewskiej, i dla mnie. Jeżeli dwie osoby z sobą współpracują tak długo, to ponad 21 lat, 19 służbowo, dwa w czasie, kiedy pani Krystyna była skarbnikiem, byłem przewodniczącym Komisji Budżetu, to chciałbym przede wszystkim podziękować za to, czego się nauczyłem pani. Dziękuję za pani zaangażowanie w pracę. Dziękuję za pani wiedzę, zaangażowanie, doświadczenie, za to, te wszystkie walory, które kreowały nasz budżet. Ja rzeczywiście przez te lata miałem wielki komfort w postaci osoby pani Krystyny Perszewskiej, która była skarbnikiem miasta Chojnice. Jestem przekonany, że to były bardzo owocne lata dla miasta Chojnice. Oczywiście mogą być opinie odrębne, tak jak mojej opozycji, ale mnie interesują opinie mieszkańców. Będziemy tą opinię badać w kolejnych wyborach. Niestety już pani Krystyna nie będzie pracowała w urzędzie. Będzie z swojego środowiska domowego śledziła to, co się dzieje. Ja mówiłem bardzo jeszcze szczególnie i od serca o pani Krystynie na spotkaniu z załogą chojnickiego ratusza. Te wszystkie słowa, które powiedziałem, są bardzo, bardzo prawdziwe. Jeżeli były momenty trudne, a takie się też zdarzały, jeżeli czymś panią dotknąłem, to przepraszam. Na pewno pani urazy do mnie nie chowa żadnej, a jeżeli uraza by była, to ja byłbym niepocieszony. Dziękując za wszystko, te kwiaty są wyrazem mojej wdzięczności. Teraz państwo możecie odwołać panią skarbnik. Ostatnie słowo pani skarbnik. Przepraszam pana. Szanowna pani skarbnik, myślę, że będę wyrażał zdanie opozycji nie tylko z tego obecnej kadencji, ale także wszystkich pozostałych, w trakcie których miała pani okazję służyć temu miastu jako skarbnik. I podziękować pani za profesjonalizm, który także przejawiał się w tym, że zawsze w sposób spokojny, merytoryczny odnosiła się pani do próśb, argumentów, wniosków ze strony opozycji, starając się traktować na równi wszystkich. I za to podejście, które jest dla urzędnika cnotą, a którą pani się właśnie przez te wiele lat okazała, chcielibyśmy także pani serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo. Zgłaszała się pani Marzena Osowicka. Tak, ja również. Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że całkowicie podzielam wyrazy uznania, szacunku złożone przez pana burmistrza pod adresem pani Krystyny. Opozycja jest całkowicie za. A ja osobiście chciałam podziękować jako przedstawicielka organizacji pozarządowej klubu uczniowskiego klubu sportowego ósemka, ponieważ właśnie dzięki pani wiedzy, kompetencjom przy podpisywaniu umów, przy analizowaniu naszych drobnych błędów i dobrych radach, funkcjonujemy już od ponad 15 lat i rzeczywiście ta współpraca była zawsze
na najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Gąsiorowski, przewodniczący Komisji Budżetu i Rynku Pracy. Pani skarbnik, pani Krystyno, tak się składa, że to ja jestem sprawcą tego, że pani tym skarbnikiem została, bo w 1996 roku jako burmistrz miasta wnioskowałem, aby powołać panią na funkcję skarbnika miasta po odejściu pani Eugenii Gaw na emeryturę. Cieszę się bardzo, że te 21 lat pani tutaj była, ponieważ rzeczywiście był to dobry wybór i pani wiedza i kompetencje przysłużyły się temu miastu. Zarówno mnie, kiedy jeszcze byłem burmistrzem, jak i potem burmistrzowi, który nastał po mnie. Dzisiaj jest taki czas, że kończy pani karierę zawodową i odchodzi na emeryturę. Kiedy spotkaliśmy się ostatnio na tej naszej ostatniej Komisji Budżetu i Finansów, już przekazywałem te życzenia i podziękowania. Dzisiaj jeszcze raz powtórzę. Życzę pani, żeby był to czas spokojnej refleksji, odpoczynku i pracy na rzecz siebie i rodziny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wiele ciepłych słów padło pod adresem pani Krystyny Perszewskiej. Bardzo dobrze, że tak się stało, ale jeszcze pozostała pewna formalność. Jako Rada Miejska musimy podjąć uchwałę w sprawie odwołania pani Krystyny Perszewskiej z funkcji skarbnika. I proponuję państwu strona 44. Tak? Tak. Uchwała numer 33/376/17 Rady Miejskiej w Chojnicach w dniu 12 czerwca 2017 w sprawie odwołania skarbnika gminy miejskiej w Chojnicach. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Ktoś jest przeciw? Również nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie 19 głosami.